Szczęść Boże. Na wstępie tego filmu chciałabym zastrzec, że nie mam zamiaru nikogo namawiać na wstąpienie do zakonu. Będę natomiast próbowała dostarczyć Wam narzędzia, które może pomóc w podejmowaniu decyzji w rozeznawaniu. Pierwsza rzecz, no strach oczywiście jest takim nieprzyjemnym uczuciem i z tym, że czasami się zastanawiam, czytając maile, czy tak naprawdę, kiedy pojawia się ta fraza, że ja się boję wstąpić do zakonu, to czy rzeczywiście jest to taki typowy, irracjonalny strach, który przeżywamy w swoim życiu niejednokrotnie, czy też może jednak jest to obawa, która w jakiś sposób jest jednak wyrazem zdrowego rozsądku. Podam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy w kuchni wielki garnek z gotującymi się ziemniakami, i przychodzi już ten moment, kiedy trzeba odcedzić. Jeżeli to jest naprawdę duże, tak, czyli coś, co jest pewnym wyzwaniem dla nas także fizycznie, no to staramy się tak to chwycić, żeby potem wylewając wrzącą wodę nie poparzyć się ani tą gorącą parą, ani tą wodą się nie ochlapać. Tak? I to jest przejaw zdrowego rozsądku. Tak? To wynika z naszego doświadczenia życiowego. I teraz przenosząc to na sprawy duchowe i na te ewentualne obawy przed pójściem do zakonu. Jeżeli jestem osobą dojrzałą, no to znam siebie. Wiem, jakie są moje możliwości duchowe, psychiczne, fizyczne. I jakby stosownie do tego podejmuję różne działania w moim życiu, albo nie. Więc obawa przed pójściem do zakonu to może być po prostu przejaw takiej roztropności i świadomości tego, czy nadaje się do życia w dużej grupie, czy odnalazłabym się w tym, czy nie. Natomiast czasami odnoszę też wrażenie, że wiele osób niejako podchodzi do samego rozeznawania swojego powołania do życia konsekrowanego niepotrzebnie właśnie z takimi założeniami, że jeśli ja mam prowadzić życie konsekrowane, to widzę siebie tylko w zakonie, widzę siebie w habicie. Nie jest dobrze, podchodząc do rozeznawania, do procesu podejmowania decyzji, czynić zbyt daleko idące założenia. Bo może się okazać, że tak naprawdę to nie doprowadzi do podjęcia decyzji. Rozumiem, że żyjemy w kraju, w którym jest dziesiątki tysięcy osób konsekrowanych, w habitach czy w sutannach i one wykonują wspaniałą pracę, są błogosławieństwem dla naszego Kościoła, wnoszą wielkie dobro i należy im się nasza wdzięczność i podziw. Tylko z tego powodu, że ja kogoś podziwiam, no to znaczy to nie musi oznaczać, że powinnam w życiu robić coś podobnego, bo to nie musi być moje powołanie. I nie ma jakby w tym nic złego. Oczywiście, jeżeli jestem przekonana, że mam tyle dojrzałości, że po prostu świetnie siebie znam. I nie ma sensu mieć wyrzutów sumienia, że no właśnie, jeśli ja kogoś podziwiam, że o, ja nie będę mogła jakby dosięgnąć do tego ideału. Bo to jest trochę jak z myśleniem, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Ja mam swoje powołanie i ja mam szukać tej mojej drogi, a nie próbować wpasować się w coś, co podziwiam, co uważam za jakiś ideał. Raczej w dialogu z Panem Bogiem szukać mojego powołania. Oczywiście, jeżeli no, jestem w wieku dojrzałym, jeśli wiem, że droga życia w zakonie czy w zgromadzeniu zakonnym nie jest dla mnie, no to zostaje mi określona ilość opcji, tak? To znaczy zostają instytuty świeckie, do pewnego wieku także dziewictwo konsekrowane i wreszcie życie pustelnicze, które no, tego ograniczenia wiekowego nie ma, przynajmniej teoretycznie, tak? To znaczy, jeśli ktoś byłby bardzo zaawansowany wiekowo, no to raczej też do życia pustelniczego się już nie nada, ale potencjalnie przez wiele lat można się do tego przymierzyć. I te pozostałe formy, one są o tyle ciekawe, że one wymagają właśnie dużej dojrzałości, zdolności do mobilizowania samego siebie. Bo to, co w zakonie, że tak powiem, jest zorganizowane, co jest na dzwonek, co jest niejako gotowe, no tutaj trzeba stworzyć sobie po prostu samemu.
Więc to jest, to nie jest tak, żeby te inne powołania, one były łatwiejsze. One po prostu są inne i nie ma sensu się porównywać. To jest kompletnie bezcelowe. I życzę Wam, żebyście mogły jakoś tak się w siebie wgłębić, żeby się zastanowić, czy ta obawa to tak naprawdę nie jest rozsądek i czy to nie jest taki jakby ważny element rozeznawania. To jest ta odpowiedź, że może jednak nie to. Chyba że to jest pewne takie, że trochę każdy z nas ma w sobie pewnego lenia, tak? Więc to może być też taka obawa przed wielką pracą, taką wewnętrzną, którą trzeba wykonać, żeby się wpasować w taką specyficzną wspólnotę, w taką duchową rodzinę, jaką jest zgromadzenie zakonne. Tyle, że w każdej formie życia konsekrowanego do czegoś trzeba się dopasować i nie ma takiej możliwości, żeby to szło bez wysiłku, bez trudności, bez ofiary, bo o tym też trzeba pamiętać, że zawsze jakaś ofiara, zawsze jakaś niewygoda w tym będzie. To nie jest tak, że to życie może być idealne, bo my jesteśmy na ziemi, a nie w niebie. Jakieś cierpienia i jakiś wysiłek, jakiś trud zawsze będzie. To tyle na dzisiaj. Będę o Was pamiętać w modlitwie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście można je wpisać pod filmem. Można je wysłać na maila. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.